Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko dał w Jego ręce i że od Boga wyszedł i idzie do Boga, wstał od wieczerzy, złożył szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do misy i zaczął umywać nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Ewangelia według Jana, 13 rozdział, 3 do 5 wersetu. Tron Boży i nasze stopy. Mamy tu najwspanialsze przedstawienie obecnej służby Pana Jezusa Chrystusa wobec swoich, którzy są na świecie. Jest coś szczególnie cennego w wyrażeniu swoich. Przybliża nas ono bardzo do serca Chrystusa Jezusa Pana. Tak słodko jest myśleć, że On może patrzeć na takie zrujnowane, biedne, słabe, upadające stworzenia, jakimi jesteśmy i powiedzieć: one są moje. Nie ma znaczenia, co inni mogą o nich myśleć. One należą do mnie i muszę je mieć w stanie godnym miejsca, z którego przyszedłem i dokąd zmierzam. Jest to niewypowiedzianie cenne i budujące dla naszych dusz. W poczuciu Jego osobistej chwały i świadomości, że przyszedł od Boga i idzie do Boga, mógł się uniżyć, schylić i umyć nogi swojemu ludowi. Nie było nic, nie mogło być nic wyższego niż miejsce, z którego przyszedł Jezus. Z którego Pan Jezus przyszedł. Nie było nic, nie mogło być nic niższego niż zbezczeszczone stopy Jego uczniów. On wypełnia w swojej boskiej osobie i cudownej służbie każdy punkt pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. On może położyć jedną rękę na tronie Bożym, a drugą na naszych stopach i sam jest boskim i wiecznym łącznikiem między nimi. Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko dał w Jego ręce i że od Boga wyszedł i idzie do Boga, wstał od wieczerzy, złożył szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do misy i zaczął umywać nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Ewangelia według Jana, 13 rozdział, 3 do 5 wersetu.